jak sprawozdaje Pismo Święte, każde spotkanie z Jezusem Chrystusem robiło wielkie wrażenie na ludziach, zwłaszcza rozmowa z Nim. Odciskało trwały ślad, nie pozwalało być obojętnym, ani już nigdy takim samym. Nikt w dziejach nie budził tyle kontrowersji, co Jezus Chrystus. Jego historia zapisana jest na kartach Pisma Świętego. Tutaj nam objawia się jako Syn Boży, Odkupiciel, Zbawiciel. Tutaj możemy poznać Jego charakter oraz Bożą naturę. Dlaczego Jezus Chrystus robił takie wielkie wrażenie na ludziach? Dlaczego był wyjątkowy? Porozmawiajmy o Jezusie Chrystusie. Czyż może być bardziej fascynujący temat? Dzień dobry Państwu, nazywam się Waldemar Więcławski, jestem członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zapraszam do krótkich refleksji oraz studium Słowa Bożego. Dzisiejszy tekst zapisany jest w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Pozwólcie, że przeczytam 28 wiersz. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Zastanawiające, dlaczego Pan Jezus potrafił pociągnąć za sobą rzeszę ludzi. Dlaczego był taki wyjątkowy? Odpowiedź w zasadzie gotową mamy w kolejnym wierszu, więc pozwólcie, że będę kontynuował. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jakich uczeni w piśmie. W przykładzie Biblii tak zwanej tysiąclecia brzmi to następująco. Uczył ich bowiem jako ten, który ma władzę, a nie jakich uczeni w piśmie. Nie wystarczyło zatem recytować teksty z Biblii na pamięć, sypać z nimi z rękawa, jak to uczynili uczeni w piśmie, faryzeusze czy saduceusze. Pan Jezus czynił to jako moc mający i jako ten, który ma władzę. W historii Jezus Chrystus zapisał się jako wyjątkowa postać, ponieważ prowadził wyjątkowe życie. Ono potrafiło zmienić losy ludzi na ziemi, ale także miało wpływ na mieszkańców nieba. Dlaczego był taki wyjątkowy? Odpowiemy, że był Bogiem. Tak, ale tutaj na ziemi prowadził życie człowieka. Podlegał tym samym prawom, co każdy z nas. Jadał, łamał chleb, pracował, uczył się, rozmawiał z ludźmi, chodził spać. Tu na ziemi Pan Jezus był człowiekiem. To, co czyniło go wyjątkowym, to fakt, że potrafił swoim słowem zmienić życie każdego z nas. Ci, którzy przyjmowali Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię, mogli zmienić swoje życie na zawsze. I do takich należeli Maria Magdalena, apostołowie Piotr, Paweł, Nikodem czy Zacheusz i wielu, wielu innych. Ale ci, którzy odrzucali Jego jako Zbawiciela, odrzucali Jego Słowo i Ewangelię, najczęściej zatracali swoje życie. Też mamy takie przykłady, jak chociażby Poncjusz Piłat, Judasz Iskariota, Ananiasz, Kajfasz, i niestety też wielu innych. Wśród zgromadzonych obecność Jezusa Chrystusa mogła budzić lęk, niepokój, ponieważ Jego bezgrzeszne życie prowadziło do tego, że budziły się wyrzuty sumienia w grzesznych ludzi. I takie przykłady mamy, odnajdujemy na kartach Pisma Świętego. Jezus przyszedł objawić Boga, ale przede wszystkim przyszedł po to, żeby nas odkupić. I przyszedł kupić każdego z nas. Także złoczyńców, łotrów, bandytów i nawet oprawców. Niestety nie każdy chce, żeby Pan Jezus Jego reprezentował, nie każdy przyjmuje Jego jako swojego Zbawiciela. Jego imię odrzucili właśnie między innymi faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, ponieważ traktowali Go jako pewnego rodzaju konkurencję i zagrożenia ich status quo. Zastanówmy się, co sprawiło, że Jezus Chrystus robił takie wielkie wrażenie na ludziach. Czy był to Jego wygląd zewnętrzny? Jaki znamy opis Jezusa Chrystusa? W filmach najczęściej pokazany był jako mężczyzna z długą brodą, z włosami, odzianym w szaty, z jakimiś żydowskimi wzorami. Natomiast nieco inny obraz znajdziemy w Piśmie Świętym. Ja znalazłem takie dwa. Pozwólcie, że w Psalmie 45 przeczytam fragment 3 wiersza. Czytamy: Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich. Krótki, ostry, ale przyznacie, wspaniały opis Jezusa Chrystusa. Jest on w kontraście z innym opisem, który znajdziemy w Księdze Izajasza. Pozwólcie, że w 53 rozdziale przeczytam 2 i 3 wiersz.
Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Ten opis może rozczarować. Mamy tutaj opis względnie przeciętnego człowieka. Ale zmienia się to wszystko, kiedy ten fragment odczytamy w kontekście Księgi Objawienia. Kiedy zobaczymy Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego. Bo właśnie Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako Baranek Boży. Więc to nie wygląd fizyczny miał taki wielki wpływ na mieszkańców ziemi. Niezależnie przez jaki fragment Pisma Świętego będziemy postrzegać naszego Zbawiciela, to nie tyle co wygląd czyni go wyjątkowym, ale to, czego dokonał. Jego czyny, jego życie, jego zasługi oczywiście na krzyżu. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale 20 wierszu czytamy: po ich owocach poznacie ich. I tak należy postrzegać na każdego, także na naszego Zbawiciela. Skąd zatem brała się moc Jezusa Chrystusa? Emanowała ona z więzi, z bliskości z Bogiem, ponieważ związek Ojca z Synem był tak głęboki, że Jezus Chrystus stał się Jego obrazem, Jego odbiciem, Jego chwałą. Właśnie po to Pan Jezus przyszedł na świat, aby tą chwałę swojego Ojca objawić, ale na szczęście dla nas przyszedł także nas zbawić. I chwała Panu za to, ponieważ Pan Jezus przyszedł także zamieszkać z nami. Stąd Jego prorocze imię Immanuel, co znaczy Bóg jest z nami. Boga możemy poznać czytając Słowo Boże, które kiedy i gdy czytamy, robi także wielkie wrażenie. Ale dlaczego? Ponieważ Pismo Święte jest ucieleśnieniem myśli Bożej. Jak sprawozdaje Pismo Święte, na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie powstało, co powstało, a bez Niego nic nie powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Moi drodzy, Słowo Boże to także Jezus Chrystus, który ma władzę i moc nad grzechem. I chwała Bogu za to. Słowa Jezusa Chrystusa miały swoją moc. Pamiętacie, jakie słowa powiedział po powołaniu zaraz apostołów? W Mateuszu, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 34 wierszu czytamy: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Wszystkie słowa Jezusa Chrystusa miały moc. W tym przypadku przyszedł poruszyć ludzkie sumienia, ale w innych słowach odkrywamy inne prawdy. Pamiętacie, co powiedział na drodze, gdy spotkał Szymona, jego brata Andrzeja? W Mateuszu, Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, w 19 wierszu czytamy: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Co zrobili apostołowie? A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Czy budziły się w nim jakieś, w uczniach jakieś refleksje? Zastanawiali się? Prosili: Panie Jezu, daj nam czas? Nie. Natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Wystarczyło jedno zdanie wypowiedziane przez Zbawiciela, aby odmieniło to życie już na zawsze. A pamiętacie, co zrobił podczas burzy na łodzi? Kiedy uczniowie panikowali, był sztorm, Pan Jezus co robił? Spał. To inny kontekst nadający się na nią historię, ale Pan Jezus spał. Natomiast obudzony przez przestraszonych uczniów wstał, co zrobił? Zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. A ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Jako stwórcy podlegały mu prawa przyrody. Jednym słowem potrafił uciszyć burzę. A pamiętacie, jak Pan Jezus wypędził cały legion demonów z jednego opętanego człowieka? Legion w tamtych czasach liczył od 5 do 6 tysięcy żołnierzy, a każdy legion pociągał za sobą tak zwane wojska pomocnicze, auxilia, które liczyły niemalże tyle samo żołnierzy, więc można powiedzieć, że jednym rozkazem Pan Jezus wypędził około 10 tysięcy demonów z opętanego. A pamiętacie, co powiedział przy wskrzeszeniu Łazarza? Łazarzu, wyjdź! I ten wyszedł umarły. Słowa Jezusa
potrafią budzić z martwych. Niesamowita historia. Chwała Bogu. A pamiętacie, co powiedział zaraz po zmartwychwstaniu? W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w 18 wierszu czytamy: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I chwała Bogu za to, że Pan Bóg ma moc zarówno na niebie, jak i na ziemi. Jezus robił wielkie wrażenie, kiedy nauczał, rozmawiał z ludźmi. Zrobił większe wrażenie, kiedy oddał życie za nas na krzyżu. Zrobił jeszcze większe wrażenie, kiedy zmartwychwstał. Ale to jeszcze nie koniec historii, bo największe wrażenie Jezus Chrystus zrobi, kiedy przyjdzie po nas w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Przyjdzie po ciebie, przyjdzie po mnie i chwała Bogu za to. Pomódlmy się. Panie Boże, Ojcze nasz, przychodzimy Ci oddać cześć i chwałę. Przychodzimy przeprosić Cię za nasze grzechy, upadki, złe nawyki, ale prosimy Cię też, Boże, abyś błogosławił nam. Spraw, prosimy, aby jedno Twoje słowo zmieniło nasze życie na zawsze. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy, wysłuchaj nas. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Chciałbym zaprosić na kolejny odcinek, który jest już jutro. Jeżeli macie życzenie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. A korzystając z okazji, chciałbym Wam złożyć szczere życzenia z okazji nowego 2020 roku i aby dobry Bóg sprawił, żeby ten rok był lepszy niż obecny. Dziękuję Wam. Do widzenia.